Hej, hej, tu Argo. Dzisiaj w cyklu jedna minuta o Lewis & Clark. Jest to strategiczna gra planszowa typu wyścig, osadzona w 1803 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie jako podróżnicy Lewis i Clark odkrywamy nieznane tereny dzikiego zachodu. Mechaniki występujące w grze to dociąg kart, zarządzanie ręką, worker placement, poruszanie się z punktu do punktu oraz posiada tryb solo. Jest to gra od 1 do 5 graczy, od 14 roku życia, długość rozgrywki zależy od ilości graczy i trzeba przyjąć 30 minut na gracza. Celem gry jest przemierzenie kontynentu i jak najszybsze dotarcie do Pacyfiku. W swojej turze gracz musi przeprowadzić akcję. Oprócz obowiązkowej akcji może rozbić obóz albo zarekrutować nową postać. Są dwa rodzaje akcji obowiązkowych. Akcje za pomocą kart postaci. Gracz zagrywa na stół przed siebie kartę postaci z ręki oraz akcje w wiosce na planszy. Przeprowadzane są one za pomocą Indian umieszczanych na polu danej akcji. Gra kończy się, gdy dany gracz podczas fazy rozbicia obozu ma swojego zwiadowcę na albo za polem fortu Klatso i spełni przy okazji szereg występujących przy tym warunków. Instrukcja klasycznie już na kredowym papierze, szczegółowa, z notką historyczną, z ekspedycją na Luizjanę. Bardzo grube kartonowe żetony i kafle, przyjemna dla oka plansza, customowe miple Indian i zwiadowców dodają klimatu. Płótnowane karty z grafikami, że czuję się jakbym był w XIX wieku, koszulki 63,5x88, pudło standardowej wielkości, a w nim, uwaga, kartonowy insert, ale z dwoma przegródkami. Jakość komponentów 10 na 10. Napiszcie w komentarzach, czy graliście już w nową edycję i jak podoba się zmiana reguł. Upewnij się, że masz wciśniętą subskrypcję oraz polub ten film. Nie pozostaje już nic innego jak powiedzieć do następnego. Customowe miple.